Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Brenesiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać o zamiennikach zapachu Baccarat Rouge 540. O zapachach, które naprawdę mogą się Wam spodobać, kiedy chcecie, kiedy potrzebujecie, kiedy lubicie zapach Baccarat Rouge 540, ale z różnych względów, na przykład chociażby ekonomicznych, nie chcecie go kupić. Powiem Wam o zapachach, które według mnie naprawdę zapach Baccarat Rouge 540, może bym powiedziała, nie naśladują, ale przypominają w pewnej dozie przypominania. Jak znacie Baccarat Rouge 540, to wiecie, że to są perfumy orientalno-kwiatowe, które gdzieś tam nawiązują czasem do bandaży, czasem do ekskluzywności, zmysłowości, czasem do waty cukrowej, a czasem po prostu są bardzo ładnie skomponowane i bardzo ładnie pracują na skórze. Na pewno ogromną zaletą zapachu Baccarat Rouge 540 jest to, iż pachną po prostu cały dzień. Pachną cały dzień i rzeczywiście ich projekcja jest ogromna, bym powiedziała, że taka wręcz zabierająca przestrzeń. Zapach został wydany w 2015 roku i możemy na przykład się tutaj doszukiwać, że Francis Courdijan, który ten zapach skomponował, troszkę dał takiego akordu do zapachu Barbera Herr. Ale oczywiście nuty są inne i ten zapach rzeczywiście Barbera Herr się całkowicie inaczej na skórze gdzieś tam utrzymuje. Tutaj mamy szafran, mamy jaśmin, mamy potem drzewo bursztynowe, które pięknie podane jest z ambrą. Mamy w akordach bazy żywicę jodłową i cetrę. Jest to przede wszystkim zapach, który obrazuje taką bardzo wszelaką różnorodność. Są to perfumy, które potrafią na każdej skórze pracować zupełnie inaczej i są to perfumy, które naprawdę potrafią na tej samej skórze pracować inaczej w ciągu dnia i potrafią mieć różne fazy. Ja jestem ogromną fanką tego zapachu dla swojej skóry, na swojej skórze. Uważam, że ten zapach jest po prostu fenomenalny, ale jestem w stanie zrozumieć i wybaczyć, można byłoby tak rzec, innym kobietom, mężczyznom, którzy tego zapachu nie lubią, którzy go negują i którzy go nie akceptują wręcz przez te właśnie różnorakie akordy. Więc mimo tego, że mamy nuty tak naprawdę czytelne, mamy nuty proste i jakby takie dla każdego na wyciągnięcie ręki do wyobrażenia, to zadziało się w Baccarat Rouge 540, coś takiego innego, specyficznego, coś takiego, że trudno sobie wyobrazić takie zagranie nut w innym pachnidle. Aczkolwiek ja tutaj Wam przyniosłam właśnie takie inne pachnidła, gdzie rzeczywiście nuty jak zaczną pracować, jak zaczną tak trochę na skórze być, tkwić, to mogą sobie nawoływać do zapachu Baccarat Rouge 540. Otóż przyniosłam Wam zapach Mansera Instant Crush. Czyli co my tutaj tak naprawdę mamy? Mamy tutaj przede wszystkim takie nawiązanie słodyczą i szafranem i nutami takimi żywicznymi do Baccarat Rouge, ale w teorii jest zupełnie coś innego podanego. Jest szafran i jest imbir w otwarciu, jest mandarynka i są nuty takie kwiatowe. Są podane nuty kwiatowe i w otwarciu i potem w nutach serca nuty kwiatowe cały czas jakby pracują na naszej skórze, aniżeli w Baccarat Rouge 540, gdzie te nuty kwiatowe, myślę sobie, że one nie były raczej absolutnie czytelne. Może ktoś tam się mógł doszukiwać, ale raczej tutaj są ewidentnie te nuty kwiatowe, nuty róży podkreślone. Więc mamy róże, mamy jaśmin, mamy również mnóstwo akordu drzewa bursztynowego, tego samego co w Baccarat Rouge 540, więc jest tutaj nawiązanie do tego zapachu, ale mamy również i egipski jaśmin, również i akordy takie zielone. Zielone i mocno paczulowo brzmiące. Mamy wanilię ciepłą, otulającą i bardzo taką miękką. Mamy również piżmo i mamy
bazie mnóstwo akordu drzewnego, drzewozędołowego i myślę, że w teorii jeszcze magdębu się znalazł. Zapach fantastycznie brzmiący, fantastycznie pracujący. Na niektórych skórach można byłoby rzec nawet, że pracujący cały dzień. Pracujący bez wątpienia cały dzień i projektujący głośno. No niestety, ja nie jestem akurat taką skórą, na której mam sera Instant Crush, pracuję cały dzień. Niestety nie jestem. Niestety mi tutaj czegoś jakby brakuje w tym zapachu i muszę się pogodzić z faktem chyba, bo mam nadzieję, że jeszcze będę do niego wracać, że ten zapach po prostu na mojej skórze nie chce tak pracować, jak ja bym tego chciała. Dlatego według mnie Instant Crush nie będzie godnym zamiennikiem Baccarat Rouge 540 i jeżeli szukacie zapachu podobnie brzmiącego, to według mnie też nie będzie podobnie brzmiał. Będzie według mnie bardziej zakurzony, bardziej kwiatowy, bardziej różany, taki jakby... Mimo tego, że ja bardzo lubię róże, to ta róża rzeczywiście mi trochę nawiązuje do takiej montalowej róży, bo przecież właśnie ten zapach również stworzył Montal. Więc, no nie wiem, mam sera potrafi nawiązywać do różnych zapachów, potrafi te zapachy jakby trochę naśladować i trochę za nimi się kierować i jakby inspirować się tymi zapachami. Ale Instant Crush, mimo tego, że jest inspirowany zapachem Baccarat Rouge 540, według mnie daleko, daleko, daleko gdzieś tam w rankingu się znajduje. Więc ja osobiście nie mogę powiedzieć o nim, że jest zapachem, który mógłby zastąpić mi Baccarat Rouge 540. Ale mam taki fantastyczny zamiennik, jeżeli chodzi właśnie o dzieło sztuki, które sam Montal stworzył, oprócz tego Mansery, to jednak będzie zapach z domu Montal. Arabian Stonka. Tak. Arabian Stonka mnie totalnie zaszokował i to będzie fantastyczny pomysł, żeby sprawdzić, jeżeli macie ochotę właśnie na takiego zadziora, słodkiego, ale jednak z wyraźną nutą taką udową, z wyraźną nutą szafranową, mocno orientalną i drzewną, to sprawdźcie zapach Arabian Stonka. Mamy właśnie tutaj szafran, mamy tutaj taką nutę bergamoty, mamy oczywiście agar, jak przystało na zapach Montal, ale mamy poddany ten agar z różą. I jeżeli w Mansery akordzie ta róża nie była aż tak mocno dominująca, to w Arabian Stonka róża będzie bardziej dominująca. Oczywiście mamy fasolę tonka, która gdzieś potrafi zabrzmieć skórzanie, gdzieś potrafi zabrzmieć z takim akordem ziemistości troszkę. Mamy piżmo, mamy również mech dębu, no i mamy trzcinę cukrową, która nam ten zapach fantastycznie osłodzi. Według mnie zapach fenomenalny. Jeszcze nie trafił na moją półkę i robię pierwszy raz recenzję poznaną zapachu po prostu z próbki, którą otrzymałam, taką jeden centymetr bodajże próbki w odlewce. I ja się zakochałam. Już śledzę gdzieś tam oferty, żeby ten zapach sobie zakupić i żeby go mieć na swojej półce. Więc myślę, że trafi. Będzie to drugi zapach z Montal na mojej prawdziwej perfumowej półce. I co my tutaj mamy? Jeżeli mogę sobie wyobrazić jeszcze takie składniki w tym zapachu, to według mnie ten agar właśnie pachnie na tyle... na tyle ciepło, na tyle oleiście, na tyle zawiesiście, że właśnie ten z kafe mi gdzieś tam się napomina. Więc ja jestem za ogromnym, ogromnym zaskoczeniem. Powiem, że ten zapach jest według mnie godny polecenia i on rzeczywiście trochę czasem napomina Baccarat Rouge, ale on nie jest podobny. On jest po prostu na pewno dla tej samej kobiety. On zdecydowanie tym samym kobietom się spodoba. I według mnie, jeżeli bym powiedziała, że Baccarat Rouge też jest właśnie tak bardziej po stronie kobiecej, to Arabian Stonka również jest bardziej po stronie kobiecej. No i kolejnym zamiennikiem, który oczywiście jest takim znanym, cenionym zamiennikiem Baccarat Rouge 540, to zapach Cloud Ariany Grande. Jest to zapach bardzo, bardzo zbliżony do Baccarat Rouge 540 i nie tylko
nie tylko, absolutnie nie tylko, jeżeli chodzi o odbiór, tylko również o projekcję. Jest fenomenalnie trwały. Tutaj jest po prostu w otwarciu gruszka. W otwarciu jest lawenda, gruszka i jest sporo bergamotki, więc ten zapach troszeczkę będzie na samym początku inaczej pachniał, aniżeli właśnie Baccara Rouge 540, ale po chwili, kiedy ta bergamotka gdzieś tam uleci i gruszka również, znajdzie nam się tutaj mnóstwo bitej śmietany. Pralin, kokosów, mocnych nut kwiatowych, mocnych takich pulp waniliowych. Oczywiście piżmo i drzewo w bazie. I fenomenalnie brzmi, mimo tego, że nie ma szafranu, mimo tego, że nie ma ambry, nie ma akordów żywicznych. I dlatego właśnie powiem Wam, że nuty to jest coś wyimaginowanego, wymyślonego. To nie jest absolutnie przepis na perfumy. Przepis na perfumy to są składniki, a nuty to są bardziej wizualizacje tych składników przez nosa, który te perfumy stworzył. Dlatego Wam powiem szczerze, że na mojej córce Cloud Ariany pachnie fenomenalnie, pachnie pięknie, pachnie bardzo tak pracuje, tak trójwymiarowo. Ja jak na nią wpadnę w trakcie dnia, i ją wącham, to mówię, wow, jak ty cudownie pachniesz Baccara Rouge 540 moimi zapachami. Nie, na pewno nie, nie mamo. Ja pachnę tylko Arianą. Więc na mojej skórze nie pachnie Ariana Baccara. Pachnie totalnie inaczej. Totalnie inaczej. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że po prostu jeżeli macie to szczęście i traficie na takie pH skóry i na takie warunki wokół, że właśnie Cloud będzie na Was pachniał podobnie, to proponuję kupić, bo trwałość jest genialna. I teraz coś najważniejszego. Jeżeli szukacie zapachu Baccara Rouge 540 w Zarze i macie ochotę właśnie na ten odpowiednik od tej znanej marki modowej, to tak samo mogłabym Wam polecić kapka w kapkę, jak właśnie akord Zary, zapach totalnie naśladujący, myślę, Baccara Rouge 540, który mi tutaj ktoś podesłał na testy. Oczywiście nie będzie to trwałość Baccara Rouge, oczywiście nie będzie to jakość Baccara Rouge, nie będzie to sillage Baccara Rouge, ale będzie to zapach, który odpowiada Baccara Rouge i który gdzieś tam Baccara Rouge naśladuje. I powiem Wam szczerze, że nie miałam takiej sposobności potraktować tego zapachu i tak potestować go. Na przykład ten właśnie zapach, ten odpowiednik na lewym nadgarstku, a Zary na prawym i ponoszenia tych zapachów i posprawdzania, czy jak się ten zapach zacznie utleniać, jak zacznie pracować, czy tutaj ten alkohol rzeczywiście tak ewoluuje i tak sztucznie brzmi, a w Zarze nie brzmi sztucznie. A może ten brzmi lepiej, bardziej naturalnie niż Zary, więc trudno mi rzec. Natomiast dla mnie jest to ta sama bajka, więc jeżeli macie ochotę coś tańszego sobie zakupić i sprawdzić odpowiednik, inspirację, bądź po prostu zamiennik Baccara Rouge 540, to tak samo Zara jak zapach, który właśnie tutaj trzymałam, a on był z marki Chatrier. Możecie potestować. I na tyle to na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!